Na ostatnim elemencie wystawy, którą na razie mamy możliwość reprezentowania jedynie wirtualnie, mam nadzieję, w przyszłości będzie możliwość pokazania jej publiczności, jest przypomniany wywiad Tyrmanda z 1985 roku dla Jazz Forum. Prawdopodobnie ostatni wywiad w jego życiu, powrót też po latach do szerszego kręgu czytelników w Polsce. Tyrmand wyjechał z Polski w 1966 roku i kiedy okazało się, że nie ma szans na publikowanie swoich wydawnictw w Polsce, zdecydował się pozostać za granicą, osiadł w Ameryce. Mimo że kolejne pokolenia zaczytywały się w trzech polskich wydaniach Złego, jego nazwisko zostało skazane na zapomnienie, nie można było na jego temat publikować, przypominać jego utworów, jego działalności. W latach 80. Wzmianka o Tyrmandzie pojawiła się w Jazz Forum, kiedy cenzura miała już pewnie inne sprawy na głowie. Ktoś ze znajomych wysłał Tyrmandowi ten numer gazety do Stanów. On wdzięczny napisał z podziękowaniem do Pawła Brodowskiego, redaktora Jazz Forum. Tak panowie zaczęli ze sobą korespondować. Brodowski wkrótce w 1985 roku leciał do Stanów, umówił się z Tyrmandem na spotkanie. Wielka śnieżyca i dochodzące do 40 stopni mrozy uniemożliwiły spotkanie bezpośrednie, ale panowie długo rozmawiali telefonicznie. Ta rozmowa jest do dziś nagrana. W tym roku została zresztą przypomniana w majowym numerze Jazz Forum. Wiąże się z tym wywiadem taka ciekawostka. Cenzura nakazała zmianę jednego fragmentu rozmowy. Zdania: ja byłem w Polsce prześladowany, kazano zmienić na byłem niedoceniany. Redaktor naczelny nie chciał się na to zgodzić i odnotował w wydrukowanym piśmie ingerencję cenzury, co spowodowało furię i atak ze strony cenzury, która chciała wręcz wymusić przemielenie całego pisma. Na szczęście do tego nie doszło i ten wywiad ukazał się z tym zaznaczeniem konieczności wykonania w nim cenzury.